Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku ze Stardew Valley. I tak, pewnie się zastanowicie, dlaczego mamy 14 dzień, a nie 13, co się z 13 dniem stało. Skasowałem sobie odcinek przez przypadek, słuchajcie, tak. Skasowałem wszystkie odcinki, które dla was nagrałem na dzień dzisiejszy, więc nagrywam je wszystkie jeszcze raz. Słuchajcie, co się wczoraj wydarzyło? Wczoraj się właściwie dużo nie wydarzyło, trochę połowiliśmy ryby. Ogarnęliśmy za to jajko, przerobiłem trochę sztabek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast dzisiaj zrobimy to, co miałem już w planach zrobienie, czyli Czemu ja to zabrałem? Czyli... No, halo! Tu, stójżesz. No, da fuck! To tak... No, ej! Co jest z tym krzakiem? Że on tak nie działa, ja chcę zobaczyć kalendarz, halo! No, słuchajcie, dzisiaj Harvey ma urodziny, także myślę, że zaniesiemy mu może kawę po prostu, bo widzę, że ją lubi, a kawę mamy w nadmiarze, dodatkowo jest tania, więc jest spoko. Jeszcze sprawdźmy sobie tutaj wszystko, jak to będzie wyglądało. Aha, jutro jest śnieżnie, dobra, dzisiaj też chyba zresztą śnieg pada. Nauczymy się na pewno czegoś nowego, a nie, lobster biscuit? Aha, czyli to już mieliśmy, dobra. Z Abigail widzę, że nam wszystko ładnie, znaczy może nie aż za bardzo ładnie jest, bo wszystko nam, część nam rzeczy spada. Natomiast poczekajcie, ja wezmę chocolate cake'a i tak dalej i mu po prostu go podaruję. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłem, wiecie co, naprawdę, że usunąłem sobie nagrania. To jest po prostu, to mi się ostatnio bardzo często zdarza. Ja się zastanawiam, kiedy siebie usunę po prostu. Bo naprawdę... Byście zobaczyli mój wyraz twarzy, kiedy nagrałem The Evil Within, okazuje się, że nie ma nic. Znaczy, może inaczej, kiedy idę do chcę już montować, a nie ma co. Nie, to jest po prostu naprawdę, ja nie wiem, co ostatnio wyrabiam, ale to jest tragedia. Dobrze, słuchajcie, podarujemy dzisiaj, zresztą dzisiaj ogólnie dzień się zresetował, znaczy wszystkie gifty się zresetowały, także możemy im tutaj co po niektórym podarowywać parę rzeczy. Ja myślę, że to nie jest głupi pomysł. Weźmiemy sobie jeszcze Fairy Rose, ona będzie dla Jas. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze Piera, tu kalmary, to zaraz ogarniemy, bo wiem, że na pewno jakieś mam i troszeczkę ich połowiliśmy, więc jest spoko. Dobra, i nawet mam surowce, widzę, na wszystkie, więc jedną sztukę mogę sobie zostawić, a resztę wrzucę do lodówy. Co mamy, kogo mamy tutaj jeszcze? Mamy Kenta, Roasted Hazelnut. To nie wiem nawet, czy mogę zrobić... Chyba mogę. Tak, słuchajcie, orzechy chyba mamy, zostały nam z jesieni. To wiecie co, właściwie dzisiaj możemy to wszystko sobie ładnie ogarnąć. Także tutaj myślę, że nie będzie problemu. Roasted hazelnuts, proszę bardzo. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy dwarfa, tu możemy mu zanieść dowolny gem. Do Sandy, Sandy na pewno nie ogarniemy. Tu będzie problem. Complete breakfast albo salmon dinner. Ach, nie wiem, czy ja to mam. Nie wiem, czy mam jakiegokolwiek salmona, chociaż wydaje mi się chyba, że coś łowiłem ostatnio. Mam jednego. Słuchajcie, mam jednego, jest okej. Mam jednego, więc to się robi z czego? Niech mi ktoś teraz powie. Salmon dinner, gdzie to było? Halo, halo, salmon dinner, gdzie jesteś? Tak się zastanawiam, czy ja w ogóle mam recepturę na to. Może inaczej, może ja pierw sprawdzę, jak to wygląda, tak będzie mi prościej. Aha, czyli to jest taka deska, tu jest. Amarant i kale. Chyba mam amarant, mam kale'a, dobra, czyli będziemy mogli mu prezenta dzisiaj podarować. Proszę bardzo, salmon dinner jest. Łożeszki są, dla Piera mamy, dla tej mamy. I kto tu jeszcze jest? No jeszcze jest Sandy, ale Sandy to... No umówmy się tak średnio. No jeszcze jest oczywiście nasz dzieciak, ale z naszym dzieciakiem to tak... No wina mu nie dam, tak? Zresztą nie można nawet małym dzieciom dawać czegokolwiek, więc tutaj średnio jestem w stanie cokolwiek ogarnąć. Natomiast wezmę może Emerald jeszcze dla Dwarfa i to sobie ogarniemy dzisiaj, także na pewno do nich pójdziemy i na pewno im wszystko... damy. Dodatkowo też, moi drodzy, pójdziemy do Clinta i ja bym bardzo chciał zrobić to, co już wam mówiłem, czyli przerobimy sobie po prostu iridiowego kilofa. Natomiast wszystkie geody przerobimy sobie kiedy indziej, bo dzisiaj to za bardzo mi się nie chce w to bawić, zwłaszcza, że jestem podirytowany. No, także mam nadzieję, że wszystkie zwierzaki mi dadzą rzeczy.
Nie wiem, czy wam już mówiłem, ogarnęło nam się jedno jajko z tego, z... No, jak to się zwie? Z dinozaura. Ja je oczywiście wrzuciłem od razu do inkubatora, także ono się na pewno zrobi. Swoją drogą, w tym poprzednim odcinku właśnie tak mówiłem, że te jajka są jakoś dziwnie tanie. Wydawało mi się, że jajko dinozaurów jest droższe. Ono kosztuje tylko 350. Nie wiem dlaczego, nie wiem skąd miałem takie informacje. Pewnie z mojej pustej głowy głupiej. Ale tak wyszło. Dobra. Ciebie jeszcze nie polajkowałem, a jak ciebie nie polajkowałem, to znaczy, że się nie wydoiłem. Ty jesteś polajkowana. No niestety te świnie tak za bardzo, nie za bardzo zimą są potrzebne. Szkoda, że nie można ich, wiecie co, wypuścić tak na dobrą sprawę. Aha, wydoiłem stojąc koło owcy, znaczy kozy, wydoiłem krowę. Super. Dobra, teraz tak, widzę, że nie mamy mlek doskonałej jakości, to sobie oczywiście te przerobimy standardowo. Te wyśmienitej jakości wiem, żeby sprzedawać, bo to się faktycznie, wiecie co, jak tak sprawdzałem, porównywałem to właśnie w poprzednim odcinku, znaczy tym niewypalonym odcinku, to faktycznie mieliście rację, że bardziej opłaca się mleko najlepszej jakości sprzedawać. O, a czemu tu to, co? Wiecie co wam teraz, powiem wam teraz bardzo ciekawą rzecz. Ja tutaj ostatnio wrzuciłem, jajko. I tego jajka nie ma? Jak to? Jak to? Ono powinno przecież tutaj się ogarniać, a się nie ogarnia. Wiem tylko tyle, że tutaj na pewno będziemy mieli... czyli tu się coś zbugowało? Słuchajcie, mamy w ogóle Void Egga tutaj i nie dziwcie się, dlaczego ono tu jest, ale jest, dlatego że zrobił nam się... przyszła mi wiedźma. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O to dlaczego to jajko mi się cofnęło, przepraszam bardzo? Haczuj się tu. Ciekawe. Ciekawe, naprawdę nie wiem, czemu mi się to zwróciło. Teoretycznie nie powinno, ale no cóż, jak widzicie, coś się wydarzyło i dupa. Wrzuciłem też, słuchajcie, te jajka z iridium, które mieliśmy poprzednio. Z tymi slajmami oczywiście z iridium, bo po prostu tak. O, mamy slajma. 13, spoko. A, i z tego slajma, który pamiętacie, którego tam wytwarzałem, niestety nie padło nam nic ciekawego. To był chyba bodajże zielony slime. Także nie straciliśmy zbyt wiele. I moi drodzy, ja myślę, że dzisiaj sobie jeszcze połowię trochę. Nie ukrywam, że połowię, bo no tak fajnie by było. Myślę, że jak dobrze pójdzie, to może wbijemy skilla, bo w sumie w tym poprzednim nieudanym odcinku trochę mi się dużo udało zrobić. I to tak bym nawet powiedział, że bardzo dużo. Nie wiem, wyłowiłem chyba z 20, słuchajcie, ryb, ale to i tak jest, ale to ponad 20. Ale nie wiem, dlaczego to i tak jest nadal za mało. Nadal jest za mało, żeby wbić skilla. Nie rozumiem. Aha, dobra, mogę zrobić jeszcze tylko jedne nasiona, spoko. Myślę, że... Tylko zobaczcie, dzisiaj mamy też 15, 14, przepraszam. Więc ja już wiem, że drugi raz nie będę w stanie zasiać, więc następne zasianie tych rzeczy zimowych będzie ostatnim, dlatego że one rosną 7 dni i no niestety więcej nie będę w stanie wycisnąć, także to co uda nam się wysiać, a myślę, że uda nam się spokojnie wysiać całe pole, no to to nam po prostu zostanie i tutaj nic nie zmienimy. O tutaj zobaczcie, jeszcze mamy te rzeczy właśnie, które zasiałem przez przypadek. Ale nie będę tu już nic więcej sadził. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze Ancient Fruity nie wyrosną nam już do końca zimy. A jak wiecie, z końcem zimy właściwie w pierwszym dniu wiosny będziemy kończyć. Więc to jest... Nie. Po prostu je sprzedam i tyle. Po prostu je sprzedam i tyle. Dobra, teraz tak. Ja sobie... Aha, jedna porcja, super, dobra. To wiecie co? Właściwie tak, to mogę sobie wszystko posprzedawać, bo to mi się nie przyda. Te nasiona Winter Seeds sobie zostawimy. Tu wszystko zostawiamy, bo jest nam potrzebne, żeby ogarnąć wieśniaków. Teraz tak, to zostawiam, weźmy kolejną porcję złota, ja ją oczywiście przerobię. Będziemy przerabiać wszystko. Tu właściwie mogę sobie te nasiona zostawić, żebym wiedział, że tu będą. I jeszcze tak...
Nie, czyli coś w domu nie. Ale oddamy jeszcze sobie te. Podrzucę jeszcze tutaj slajmy. Mamy ich 97. Aha, 3 nam brakuje. To wiecie co? Możemy skoczyć szybko do kopalni, jak będziemy koło dwaru, u dwarfa. I zbierzemy, żebyśmy mogli sobie kolejne jajko zrobić. Tak myślę, że będzie spoko. Dobra, czy mój pad jest podpięty? Nie jest podpięty, więc nie będzie mi wibrował. Spoko. To słuchajcie, myślę, że zrobimy to... A! I jeszcze mam zadanie. Kaczel linko... link kod. Tak, link kod. A catfish jeszcze dla czarodzieja. W sumie nie będę mu tego dawać, a w dupie z nim. I tak mamy z nim tak na dobrą sprawę maksimum przyjaźni, więc jak raz dla niego zadania nie wykonamy, to się chyba krzywda nie stanie. Standardowo będę, wiecie co, wszystkie robaczki oczywiście rozwalać w nadziei, że wypadną mi te rzeczy, które nam brakują. Byłoby miło. I teraz tak, o jest Linus, spoko. Ale w pierwszej kolejności dwarf i te. I slime. Dobra, to myślę, że zejdziemy sobie na poziom, nie wiem, 55. Ile żelu dostanę? Jeden. Potrzebuję 3. Potrzebuję 3 żelu. Coś mi się wydaje, że będę mieć pecha i oczywiście nie dostanę żelu. O, mamy zejście. Dobra, jest jakiś slimik? Jest. Oczywiście jeden. Widzicie, tu nawet są surowce, ale umówmy się, nie będę ich zbierać, bo to się kompletnie nie trzyma kupy. Jest slime, bardzo dobrze, dziękuję. Mam trzy, które mi brakowały, więc mamy 100, więc będziemy mogli wyrobić kolejne jajko. Fajnie. Teraz tak, idziemy do tego pana i słuchajcie, zobaczymy ile nam to da. Wydaje mi się, że mam jakąś zwiększoną ten, że to daje. Mamy z nim raz, dwa, trzy, cztery, mamy z nim 6 serc. Jeżeli dam mu teraz emerald, to ciekawe ile z nim będziemy mieli. 6 nadal chyba. Tak, czyli to mi za bardzo tutaj nic nie dało. Teraz tak, salmon dinner, roasted hazelnuts, kalmary, fairy rose i coffee. To są rzeczy, które będziemy musieli dzisiaj dać poszczególnym wieśniakom, więc mam nadzieję, że uda mi się to zrobić. No i oczywiście muszę iść dać kilofa. Także teraz przeteleportujemy się do miasta. Konik sobie tutaj zostanie. Musimy iść szybko do Clinta, bo Clint zaraz zamyka. Upgrade tools, iridium pickaxe. Ok, dobra. I to nam mniej więcej zajmie chyba 3 albo 4 dni, coś koło tego. I teraz sobie sprawdźmy, gdzie jest reszta wieśniaków. Aha, Jas jest u siebie i tu mam pewne podejrzenia, że chyba do niej nie będziemy mogli przyjść już, bo już będzie chyba za późno. Chociaż nie wiem, zobaczymy. I miło by było, gdyby udało mi się wbić te 10 serduszek. Byłoby spoko. Mamy jeszcze do zaliczenia Alexa, Piera, Kenta i... to wszystko chyba. Chyba tak. Chyba. 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 Idzie Lia, ale z Lią to ja już mam chyba dobre relacje. A nie, mamy z nią 8 na 10? A, no tak, tylko że to są, słuchajcie, te serca dodatkowe. Chociaż w sumie my z tymi wieśniakami chyba też powinniśmy do tego dążyć. O, dobra, wbiliśmy 10 z tą, jest spoko. Tu jest Shane. Dobra. Bo wiecie, te serca chyba, które są na czarno, to były te serca, których jak dojdziemy do konkretnego poziomu, będziemy mogli się z danymi osobami hajtnąć. Z tego co pamiętam, to chyba tak działało. O, 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 czekajcie, bo idzie Kent. Masz. Tak, 7 na 10, może być spoko. To mi się podoba. Teraz pójdziemy do lekarza, tylko że tu może być problem taki, że może mi się już nie uda do niego wejść. Ale może będziemy w stanie go spotkać później. Tak, myślałem, że będzie zamknięte. Do sklepu wiem, że mogę wejść na pewno i tu będzie kto? Tu będzie Pierre. A Pierre lubi kalmary. Proszę sobie bardzo, wbili... Aha, nic nam nie wzrosło, 8 na 10, lipa. Teraz jeszcze musimy dorwać Alexa. Dzisiaj jest w ogóle niedziela, to pójdziemy sobie jeszcze, myślę, że na koniec dnia do kamieniołomów. Chodź tu, paruwo. 5 na 10, to z nim chyba nam wzrosło, albo i nie wzrosło, już nawet nie wiem.
I jeszcze, no właśnie, tylko że teraz najgorsze jest to, że został nam Harvey, który jest po prostu w klinice. I ja nie mam zielonego pojęcia, czy on z niej wyjdzie. Ach, dobra, zróbmy tak. Jeżeli dobrze pójdzie, to on bardzo możliwe, że pójdzie do karczmy wieczorem. Także ja się teraz przeteleportuję jeszcze do kamieniołomu. A, no to się nie przeteleportuję do kamieniołomu, przecież oddałem kill off. Chryste. Dupa, to może połówmy ryby. Może tego Linkorda złowię, to będzie dla Williego w zadaniu. Nie ukrywam, że bardzo bym chciał, żeby nam ten ostatni poziom wpadł, kurczę, byłoby miło. Byłoby miło, byłoby naprawdę miło. Nie wiem, gdzie można tą rybę złowić. O, czekajcie, mamy skrzynkę. W skrzynkach ogólnie można też wyłowić Nautilus Shell, z tego co się orientuję chyba. Ale on ma tam jakąś bardzo, bardzo, bardzo nikłą szansę. O, proszę, dwa ametysty, miło. Dobra, jest 6:40. Czekaj, właśnie widzicie... halo, ryba. Ty jakaś mocna jesteś, może to jesteś ty dla Williego? No raczej chyba na pewno to jest jakaś inna ryba, aniżeli te, co z reguły łowimy, bo łowi się ją trudno. To nawet bardzo trudno. Wiecie co, właśnie niektóre te ryby są praktycznie porównywalne trochę do legend. Co prawda legendy są wiadomo trudniejsze, ale zauważcie, że te niektóre, które łowimy tak normalnie, też są cholernie trudne. No i dziękuję, już jej nie złowię, nie? Dziwna ryba, nie wiem co to było. O, to też jakaś ruchliwa. No czemu aż tak bardzo? O, no i widzicie, to jest ryba, którą dana osoba potrzebowała. I Harvey jest w tym miejscu, w którym chciałem, żeby był. Więc nie dość, że zrobimy zadanie dla Williego, żebyśmy złapali właśnie Linkoda, to jeszcze oddamy prezent urodzinowy dla Piera. Proszę bardzo, to jest dla ciebie. Dziękuję. Po 550, spoko. I tutaj mamy Harvey'a, który ma dzisiaj urodziny i jemu podarowujemy kawę. Tak, birthday gift, 5/10, fajnie, dobra, może być. Dobra, i moi drodzy, my na dzisiaj kończymy, także ja wracam na farmę, jeszcze tylko poogarniam te rzeczy, które tam mamy do ogarnięcia, myślę, że jeszcze mam tam trochę mlek do przerobienia i innego tego typu pierdół, to ja sobie to po prostu przerobię. I jeszcze złoto na pewno musimy przerzucić nowe. Także cóż, no wyszło jak wyszło. Przecież kurczę, ja nie wiem, naprawdę, cały czas się zastanawiam, jak ja to zrobiłem, że skasowałem te nagrania. Po prostu nie wiem, ale czasem tak jest, że człowiek coś zrobi i potem się zastanawia, jak. Tak, wiecie, tak po prostu, jak? Jak to się stało, że się stało? Także niestety, czasem jest to dziwne. Dobra, czy ryby chcę sprzedawać? Myślę, że nie sprzedam. Sprzedam sobie te badwingi, bo są mi niepotrzebne. To też, to Solar Essensa też możemy sprzedać. Ametyst myślę, że wiecie co, zostawię sobie tutaj w tej skrzynce blisko siebie. To w razie czego sobie po prostu damy Abigail. Dobra, slimy wrzuciliśmy. Ryby zostawiamy. Orzechy właściwie też zostawię. Mogę nawet zostawić je w lodówce. Diamenty nam nie wyrosły. I idziemy, słuchajcie, spać. A, czekajcie, jeszcze zwierzęta miałem ogarnąć. Dobra. Zapomniał. Naprawdę, ja nie wiem, jak ja to zrobiłem. Kurczę, słuchajcie. To jest tak... tak zastanawiające czasem. Dobra. To zostawiamy. I teraz tak. A, ja tutaj mam w ogóle znowu, widzę... to, dobra, to mamy. Jajka widzę, zrobiliśmy dobrze, bo wszystkie właściwie zużyliśmy, więc jest spoko.
Dobra, te najlepsze mleka też są ogarnięte. No i jeszcze wrzucę te jajka, które nam zostały. W sumie nawet wiecie co? Nie sprawdziłem jednej rzeczy. Nie sprawdziłem, czy można sprzedać, znaczy przerobić na majonez jajko dinozaura, ale wydaje mi się chyba, że nie. Tak nie wiem, mogę się mylić, ale wydaje mi się chyba, że nie. Dobra, jeszcze sprawdzimy, czy tu się nam coś ogarnęło. Widzę, że nie, natomiast mówiłem to w tej poprzednim nieudanym odcinku, że tutaj zobaczcie, mamy już sporo na złote, ale nie wiem, czy to się do końca zimy przerobi na iridium. Wiem, że część na pewno, ale czy się uda? Nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, idziemy spać. Nie wbił mi się, widzę, po raz kolejny skill w phishingu. Szkoda wielka, ja nie wiem, czy mi się... Znaczy nie, no słuchajcie, na pewno mi się uda, bo tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że mamy na pewno mamy ponad połowę, na 100% mamy ponad połowę skilla do zrobienia, więc tutaj myślę, że nie będzie problemu. Dodatkowo chyba wyrosły nam rzeczy... Tak. Jak widzicie, wyrosły nam rzeczy zimowe. Oczywiście nie wszystkie, tylko część, więc jak już wam wspominałem wcześniej, to będzie i tak ostatnie już zasianie. Także tutaj będziemy musieli to wszystko poogarniać. Mam nadzieję, że wystarczy mi tego nasion, żeby to wszystko ogarnąć. Zobaczymy oczywiście. Jak coś, to będziemy po prostu, wiecie, wymieniać, dosiewać. Natomiast to, co wyrośnie już... to będzie, tak jak mówię, ostatnie zasianie. Dobra, słuchajcie, ja wam na dziś wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Wybaczcie, że wyszło z tym odcinkiem tak jak nie inaczej, ale tak jak mówię, nie wiem, jak to zrobiłem, po prostu zrobiłem. Także słuchajcie, ja wam na dziś jeszcze raz bardzo wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, wpadnijcie też na wszystkie social media, linki macie oczywiście w opisie do filmu. Jak widzicie, nawet nam jakiś Petrified Slime wypadł. Ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego może wypaść. Ale to pewnie wypadnie co innego w następnym odcinku. Także ja wam na dzisiaj dziękuję. To by było na tyle. Trzymajcie się jeszcze raz. Cześć. Pa, pa.